Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie katalogu Avon. Jak widzicie, dzisiaj przeglądamy katalog numer 12 na sierpień 2020 rok. A skąd to wiem? Albo od całkiem niedawna, myślę od zeszłego katalogu, którego Wam niestety nie pokazałam, katalog numer 11, zaczęli tutaj drukować, czy Avon zaczął drukować, na jaki miesiąc jest dany katalog, dana kampania, bo tak właściwie to się nazywa kampania 12, sierpień 2020. Więc, moi kochani, obiecałam Wam, że przejrzę katalog polski, tak też zrobiłam. Przejrzałam go w internecie i żałuję, że to zrobiłam. Oj, ile mi się tam rzeczy podoba. No i ceny są oczywiście dużo lepsze niż tutaj, nie będę ukrywać. Ale nie będę się tutaj rozgadywać. Może uda mi się coś zamówić, bo pytałam mamę o możliwość wysłania paczki. Mama powiedziała, nie ma sprawy, więc kto wie, zobaczymy jak to będzie. Ale my nie o tym, kochani, przeglądamy katalog w Wielkiej Brytanii, czy tak, no ogólnie w Wielkiej Brytanii. Przegląd katalogu zaczynamy od nowości i tą nowością jest, już Wam pokazuję, a tak zanim pokażę Wam nowość, to zauważyłam właśnie teraz, jak zaczęłam przeglądać jeszcze raz katalog, żeby sobie przypomnieć, co w nim jest, tą torebkę, która, powiem Wam szczerze, jest całkiem fajna. Ja zazwyczaj nie zwracam uwagi na torebki tutaj w naszych katalogach z Avonu, bo są one w takim, no powiem, dość nietypowym stylu, tak bardziej dla dojrzałych kobiet w stylu. Nie chcę tutaj nikogo urazić oczywiście, ale no po prostu takie odnoszę wrażenie. Nie bardzo one przypadają mi do gustu, ale ta jest całkiem przyjemna, choć 16 funtów to nie jest mało za... No za taką torebeczkę, taką tycią na wyjście tak naprawdę, torebeczkę, która no o, zobaczcie, ledwie Wam biodro zakryje, więc... Ale ogólnie podoba mi się i kolor, i kształt, jest bardzo ładnie wykonana, także abstrahując z tematu. Zaczynamy. Pierwsza nowość i pierwszy zapach. Kolejny z rodziny Faraway, tym razem nazywa się Rebel and Diva. Ładnie wyglądająca butelka, tak jak zresztą cała reszta Faraway, w takim samym stylu, okrągła. Nie mogę jakoś za dużo na ten temat powiedzieć. Zapach jest opisany jako kwiatowy. A co oznacza gourmand? Zabijcie mnie, to Wam nie powiem. Poszukam tłumaczenia i oczywiście podam Wam na dole ekranu. Nie zauważyłam, że to jest jakiś tutaj dziwny wyraz, którego nie rozumiem. Dobra, co piszą o zapachu? Ja go oczywiście tutaj wąchałam na kartce i nuty zapachowe to ma być różowy pieprz, jaśminowy sambak, cokolwiek by to nie było, i karmelowy popcorn. I zapach karmelowego popcornu. Co? Popcorn w perfumach? Kochani, o co chodzi? Chodzi o to, że ten zapach jest bardzo słodki. Taki ma akordy właśnie karmelu, takiej cukrowej słodyczy. I moim zdaniem, przynajmniej tutaj z kartki, jak sobie wąchnęłam, to bardzo, ale to bardzo wyczuwalny jest ten pieprz. Tak jak w przypadku tego perfumu Hair Story, gdzie ten pieprz wysuwa się na miejsce pierwsze, potem dopiero tak jakby po utlenieniu się przejmuje trochę pałeczkę ten zapach irysu, który jest nutą przewodnią, tak jakby nie było w perfumach Hair Story. Tak tutaj domyślam się, że po tym jak wyparuje ta ostrość tak jakby pieprzu, to właśnie będziemy chyba najbardziej czuć ten zapach karmelu, to będzie taki kwiat pomieszany ze słodyczą taką cukierkową. No kompletnie nie mój zapach, nie, kompletnie nie. Ja nie lubię aż tak słodkich zapachów, zresztą chyba już wiecie. Ale, no kochani, trzeba próbować. Ja nie będę się tutaj nawet bawić w zamawianie perfumetki, bo wiem, że to no po prostu nie będzie mój zapach, więc nie ma, no nie ma sensu. Ale jest i możecie sobie kupić perfumetka
butelka, bo to jest woda perfumowana i w tej samej kategorii zapachowej jest też balsam. Także czemu nie? Można kupić cały zestaw trzech produktów za 12 lub każdy pojedynczo. I tak mamy balsam za 6, perfumetkę za 4 i butelkę wody za 11. Także zdecydowanie bardziej opłaca się kupić cały zestaw za 12. Dalej mamy pierwszą ofertę i chyba skorzystam, bo pamiętam, że pytałam Was o zdanie, jak te konopne kosmetyki się sprawdzają, czy używałyście. Dużo było opinii na tak. One są pierwszy raz w takiej pojedynczej promocji, bo była kiedyś promocja, że można było wszystkie trzy kupić chyba za 15 funtów czy coś takiego, więc to się opłacało, bo jakby policzyć, ile one indywidualnie kosztują, no to była świetna oferta. Natomiast ja nie chciałam pakować się w cały zestaw. Ja nie używam na przykład olejków do demakijażu, więc z tego bym na pewno nie skorzystała. Tutaj jest też balsam do rąk i całego ciała. Zużyłabym na pewno, bo używam balsamu, natomiast jakoś nie byłam w wielkiej potrzebie balsamu do ciała. Najbardziej zależy mi na wypróbowaniu tego kremu. A dlaczego? A dlatego, że ten krem ma filtr 30. Przepraszam. Więc pomyślałam, że to byłaby no, świetny krem na dzień. Nie musiałabym już używać osobno filtra. Tego kremu z filtrem, który mam, no bo ten już ma 30, więc wyszłoby na to samo, tak? No, a teraz jest w promocji za 6 funtów, także chyba się skuszę. Kolejna nowość, która pojawiła się w katalogu poprzednim, a którą pokazywałam Wam przy okazji zakupów moich z katalogu numer 11, ponieważ ten produkt sobie właśnie zakupiłam. I będę go testować. Jeszcze go nie używałam. Wiem, że się no bardzo wolno posuwam z moimi filmikami i nagraniami, ale zbliża się mi wyjazd za kilka dni z młodym i tak mentalnie próbuję się przygotować do tego wyjazdu. Ja nie lubię wyjazdów, nie lubię. Ja sama jeszcze jakoś to przycierpię. Nie lubię wyjazdów po prostu z młodym. On cierpi na chorobę lokomocyjną i to nie jest frajda. Ale wracając do tematu. Także no mam nadzieję w następnych kilku dniach nagrać dla Was filmik z testem, więc na razie nie będę się na ten temat rozgadywać. A i tak się już rozgadałam, także pomijmy to milczeniem od tego momentu. Więc jest to produkt do ust. Tak jak już Wam pokazałam w moim zamówieniu, nie wiem, czy to jest olejek, czy to jest, to się w ogóle nazywa lip laque, czyli jakiś taki lakier do ust. Ciekawe. Ma mieć formułę nieklejącą się, czyli ma nie być lepki, ma być nielepki. Nie wiem, jaka jest właściwa forma wypowiedzi, przepraszam Was. Tak jak widzicie, dostępny jest w 5 kolorach. Dość intensywnych, oprócz tego, który ja zakupiłam, czyli tego takiego nudziaczka. Zawiera cztery chyba różne olejki, bo zawiera olejek jojoba czy żożoba, zależy kto jak wymawia, olejek z awokado, a także olej kokosowy. Trzy olejki i witamina E, czyli trzy olejki plus witamina E, czyli też nawilżająca. Dalej kochani, dalej mamy jednominutowy manikier, oczywiście on nie jest jednominutowy, Wy już wiecie. Ja uwielbiam te lakiery, ponieważ faktycznie schną szybko. No nie aż tak szybko, że w 60 sekund, ale schną bardzo szybko, twardnieją bardzo szybko i dość długo utrzymują się na paznokciach. U mnie czasami 4, nawet 5 dni, zwłaszcza z tym nowym lakierem nawierzchniowym, który kupiłam z Rimmela. No, utrzymują się naprawdę dłużej niż przy tym z Essence, także jestem zadowolona. Żałuję tylko, że nie mamy wszystkich kolorów tych, które Wy macie w Polsce, bo Wy macie przepiękne,
takie letnie kolory, jakieś takie turkusy, takie, wiecie, morskie takie kolory, takie wodne, bym powiedziała, no przecudne. No tutaj my nie mamy, ale za 2,50 dostępne. Kolejna nowość, kolejnych kilka nowości tak naprawdę, bo to jest pierwsza strona, na kolejnej są też kolejne dwie nowości. To są trzy primery, czyli takie bazy pod makijaż. Ja wiecie, że bazy pod makijaż nie używam, nigdy nie używałam. No, więc nie mogę się jakoś specjalnie wypowiedzieć na ten temat, natomiast myślę, że tym razem chyba spróbuję. Więc Avon ma trzy nowe bazy pod makijaż. Pierwszą, którą tutaj widzicie, to jest baza wygładzająca. I kolejne dwie, niebieska to jest nawilżająca i taka różowiutka przeznaczona jest do cery tłustej i mieszanej, która ma kontrolować wydzielanie się sebum, czyli ma kontrolować świecenie, błyszczenie się skóry generalnie, ma nas matowić. Wszystkie, czy każda z nich, o może w ten sposób, dostępna jest za 5,50. Pełna cena to będzie 8 funtów. Więc no, więc fajnie, więc 20% oszczędzamy, dobre 20%. Także myślę, że się skuszę, tak po prostu, żeby sobie przetestować, zobaczyć, co w trawie piszczy. Dalej ofert jakiś super nie ma. Tutaj mamy ten 3 w 1 podkład, cream to powder za 7 funtów. Tutaj mamy kredki, znaczy te, tak, kredki do brwi za 3,50. Tusz do rzęs Super Shock. Ja za nimi nie przepadam. Uważam, że one są bardzo, ale to bardzo suche, te Super Shocki. Ale są w ofercie. Dalej tutaj mamy pomadkę z True Color Lipstick za 5 funtów. Tą taką wersję żelową za 5,50. Wiem, że wy te żelowe kosmetyki też macie. Natomiast nie wiem, nie widziałam, czy macie tą pomadkę, ale wiem, że macie te wszystkie takie w tych słoiczkach produkty, te do policzków i do powiek i takie tam. Dalej mamy naszą Legend Lipstick, znaczy naszą Legend Lipstick, która pojawiła się niedawno, więc też, znaczy nie powiem, żeby była nowością, bo ona się pojawiła przed marcem, przed tym całym zamieszaniem z wirusem. Moja ulubiona konturówka za 4 funty w ofercie. Warto zwrócić uwagę. Dalej, co tutaj mamy? Kolejny tusz do rzęs, tym razem Big N Phenomenal Mascara. Nigdy nie używałam, nie mogę się wypowiedzieć. I ten geniusz, który wcale takim geniuszem nie jest. Nie wiem, mam co do niego mieszane uczucia. Przeglądałam kiedyś wideo z Polski z zeszłego roku i wiem, że w Polsce na rzęsach mam właśnie ten tusz, bo tylko ten miałam w Polsce. I powiem Wam szczerze, że wyglądał w tym wideo spektakularnie. Jak ja to zrobiłam, że on tak wyglądał, to nie wiem, bo używałam go potem przez kilka dobrych miesięcy i nie byłam z niego tak bardzo zadowolona. I nie przypominam sobie, żeby moje rzęsy aż tak pięknie wyglądały, więc co w ten dzień zrobiłam, nie wiem. Ale generalnie nie jestem ogromną fanką tego tuszu. Już na pewno nie za tą cenę. Dalej, kochani, mamy coś, co nie do końca jest nowością w sensie produktu, bo ten produkt pojawił się chyba przed gwiazdką zeszłego roku, tak mi się przynajmniej wydaje. Showglow to jest ten taki podwójny produkt do oczu, czyli płynny cień i z drugiej strony ma taką dziwną trochę w kształcie i ogólnie kredkę, którą możemy używać jako, no, kredkę do rysowania, nie wiem, kresek, a coś takiego. Ja mam ten produkt w kolorze Toasted Pink bodajże, ale wprowadzili nam nowe tutaj kolory i tutaj mamy na samym dole Drama Green, czy te wszystkie, które są z gwiazdkami. I tutaj dwa górne, ten bardzo różowy, który też widzicie na oczach modelki, nazywa się After Party Pink i Show of Sugar, który jest taki bardziej takim chłodno-brązowym, powiedziałabym, cieniem. Więc tak to wygląda.
Nie pamiętałabym, że aż tyle. Znaczy wiem, że jest ten z tą niebieską kredką i któreś tutaj z tych brązów, ale jakoś tak nie pamiętałam, żeby te wszystkie kolory były wtedy dostępne. Nie mam pojęcia. W każdym razie jest za 7 funtów i są nowe odcienie. Jeżeli lubicie, to proszę bardzo. Ten podwójny tattoo eyeliner, nieszczęsny, nie lubię go. Uważam, że to jest kiepski produkt. Nie warto tracić na niego pieniędzy. Dalej, co mamy? Coś, co jest w kolejce do testowania, czym jestem bardzo zaintrygowana, i jest to produkt z rodziny Powerstay. Jest to kredka. Kredka, którą kupiłam całkiem niedawno. Nadal za 4 funty, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to warto skorzystać, póki jest w promocji. Dalej, kolejny produkt, którym nie jestem zachwycona, jest to ten taki proszkowy cień do oczu. Sypie się strasznie. Kolory są piękne, ale jest to bardzo nieporęczny do stosowania produkt, przynajmniej w mojej opinii. Dalej tutaj mamy do brwi. Też to mi się to nie sprawdziło. Nie wiem. Używałam przez jakiś czas, potem straciłam cierpliwość. Gdzieś tam jest, gdzieś tam leży. Pewnie już jest teraz wysuszony, wysechł pewnie. Pomada do brwi, którą ja osobiście bardzo lubię, która w tym momencie jest dla mnie odrobinkę za jasna. Ja myślę sobie, żeby zamówić sobie ten soft brown i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Może nieco lepiej. Dalej mamy perełki brązujące za 6 funtów. Podkład Powerstay. Nie mam tutaj żadnej promocji. Jedziemy dalej. Korektory. Też nic ciekawego w sumie. Powerstay jest za 5 funtów, jeżeli lubicie. Ja mój używam dość regularnie. Przepraszam, przesunęłam katalog trochę. O, tutaj mamy właśnie te produkty, o których Wam mówiłam, te żelowe słoiczki, jak ja to mówię. Wiem, że Wy je macie, nie pamiętam ceny, wybaczcie, ale wiem, że są w polskim katalogu, bo je widziałam. Także tak. Dalej co tutaj mamy? Bananowy puder za 5,50. I ten, który jest przeźroczysty też. I wiecie, że ja używam praktycznie do każdego mojego makijażu ten puder. Ja mam ten właśnie biały. Dalej mamy produkty do paznokci. 7 w jednym manikir. Ja chyba kiedyś miałam ten lakier i on mi jakoś specjalnie nie przypadł do gustu niestety. Dalej mamy tę wersję żelową. Chciałam powiedzieć tuszu, to nie jest tusz. Lakier do paznokci. Nie wiem, skąd mi tusz do głowy przyszedł. I to jest ta nowa wegańska formuła. On jest reklamowany z tym właśnie top coatem, który ma nie wymagać lamp, tylko ma po prostu wysychać i twardnieć podczas takiego normalnego, przy udziale takiego normalnego światła słonecznego. Ja mam ten top coat i no wybaczcie, ale moim zdaniem to on na pewno nie twardnieje, znaczy twardnieje, ale jemu potrzeba cały dzień, żeby on stwardniał przy tym naturalnym świetle, także no, zabrało mu to godzinę, naprawdę. To jest jedna z najsłabiej, najwolniej schnących chyba wykończeniowych lakierów, jakie używam do tej pory. Także dla wytrwałych to polecam. Tutaj mamy coś ciekawego, bo na tej stronie mamy nowość i jest to matowy lakier wykończeniowy. Czyli tak jak widzicie tutaj, pani zamieniła sobie taki normalny, błyszczący lakier w właśnie matowy. I to jest dość ciekawe, mimo że ja nie jestem ogromną fanką matowych paznokci, to powiem Wam, że niektóre kolory fajnie wyglądają. I problem z matowymi lakierami, jak do tej pory, był taki, przynajmniej dla mnie, że ja nie spotkałam przynajmniej takich właśnie matowych lakierów w kolorach pastelowych. One zazwyczaj mają bardzo intensywne kolory. To są zazwyczaj ciemne kolory z bardzo dużą ilością barwnika. Domyślam się, że taka musi być formuła, żeby lakier może miał dobre krycie z takim wykończeniem matowym. Nie mam pojęcia. Natomiast kusi mnie ta opcja. Bardzo. Dalej mamy takie standardowe produkty,
które już widzieliście wcześniej. Jakaś taka baza utwardzająca. Tutaj mamy, ja ten produkt mam i to jest krem do skórek, ale i nie wiem, mam takie jakieś mieszane uczucia na jego temat. Jakieś takie, nie wiem, nie jest zły, ale nie jest jakiś taki najlepszy, niestety. Dalej tutaj mamy pędzle i naklejki na twarz. Seria Einiu, która tutaj jest u nas bardzo uboga i w ogóle nie warto nawet na nią patrzeć, przynajmniej tak moim zdaniem. Kolejna nowość. Nowość dla nas, bo nie dla Was, bo wiem, że Wy już w katalogu 11 w Polsce z pewnością ten zapach macie i to chyba nie jest nowość, nie wiem, nowość? Nie powiem Wam, czy to jest, czy weszło to w tym katalogu, nie pamiętam, czy tam był jakiś napis, że to nowość, czy nie, ale wiem, że w katalogu macie obydwa zapachy i stąd wiem też, że wiecie, że jest to zapach taki ten uniwersalny, czyli unisex, czyli może być stosowany zarówno przez panów, jak i panie. Także możecie sobie po prostu wybrać ten zapach, bo to są oczywiście dwa różne zapachy, który Wam bardziej odpowiada. I wiadomo, że na każdej skórze będzie zupełnie inaczej pachniał, więc domyślam się, że będzie się prezentował inaczej na męskiej skórze, jak i na damskiej. I to jest coś, co chciałabym sama sprawdzić, wiecie? I chyba jak będę w Polsce następnym razem, to spryskam mojego brata i siebie i zobaczymy, jak to będzie ładniej pachniał. Taki eksperyment przeprowadzę. Ani, powiedziałam Wam, po ile jest. Jest w tym momencie w ofercie za 15 funtów. Znaczy, każdy z tych oczywiście opcji zapachowych. Można też zakupić sobie perfumetkę, co ja pewnie uczynię, żeby... perfumetkę. Co ja pewnie uczynię, żeby po prostu zobaczyć, jaki to jest zapach. Choć, przyznam szczerze, że dostałam razem z moim zamówieniem malutką próbkę. I teraz Wam, to jest chyba tego czarnego, tej czarnej chyba wersji. I jestem nim jak na razie bardzo zaintrygowana. To może nie jest do końca mój zapach i faktycznie jak dla mnie, to on pachnie tak bardziej po męsku. Ale jest to dość przyjemny zapach. Taki no, dość przyjemny. Dalej, kochani, mamy tutaj bardzo, ale to bardzo fajną ofertę. Taką chyba pierwszy raz... przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba wcześniej takiej oferty jeszcze nie było, ale oczywiście mogę się mylić. Jest to, kochani, oferta na perfumy, tak jak tutaj widzicie, na kolejnych stronach, między stroną 74 a 87, której dotyczy ta oferta, są perfumy, jak już wspomniałam. Jeżeli na zakup tych perfumów z tych stron wydamy 8 funtów, to za 6 funtów możemy zakupić jedną z tych butelek perfum, które tutaj widzicie. Są 4 do wyboru i one są 100 ml, czyli super duża pojemność, super no, duża butelka Waszych ulubionych perfum. Czy jeżeli oczywiście lubicie którąś z tych. No bo do wyboru mamy Eve Confidence, nie dla mnie. Attraction, klasyczne, nie dla mnie. Perceive, kiedyś używałam, ale to nie jest jakoś mój, wiecie, ulubiony zapach, nigdy nie był. No i Today. Też nie. Żaden z tych zapachów tak naprawdę nie jest no dla mnie. Ale jeżeli lubicie, to możecie tą 100 ml butelkę zakupić za 6 funtów. Czyli wydajecie 8 na któreś z perfum na między stronami 74 a 87 i wtedy możecie sobie wybrać jedną z tych za 6 funtów. I to jest naprawdę świetna oferta. Także jeżeli macie, nie wiem, mamę, babcię, siostrę do obdarowania, pamiętajcie, że gwiazdka się zbliża już tak naprawdę. Ja wiem, że jeszcze jest lato, ale gwiazdka zbliża się już dużymi krokami, więc może warto pomyśleć, że to byłaby naprawdę świetna okazja zakupić jedną butelkę perfum na przykład na prezent dla kogoś. A jeżeli jesteście wybicielkami któregoś z tych zapachów, 100 ml butelkę możecie mieć za 6 funtów. No to jest naprawdę chyba no tak tanio, że taniej się nie da. Albo odwrotnie, możecie zakupić dla siebie któryś tutaj z zapachów, który lubicie i wybrać jeden na prezent. Jeżeli na przykład Wasza mama czy
wasza koleżanka, czy siostra, czy no ktokolwiek jest wielbicielką któregoś z tych zapachów. Także warto, warto sobie pomyśleć nad tym. Dalej, kochani, mamy rodzinę Faraway. Wszystkie, że tak powiem, cztery wariacje dostępne za 8 funtów. Little Black Dress za 8, każda z tych opcji. Dalej mamy rodzinę Rare, czyli Amethyst, Rare Pearls, Flowers Night i Rare Gold. Dalej mamy też Mesmerize za 8 funtów, zarówno w wersji damskiej, jak i męskiej. Hair Story za 8. I kolejna nowość, która pojawiła się w katalogu poprzednim, czyli katalogu numer 11, który nie widzieliście, więc wam ją pokazuję. I wiem, że te perfumy albo pojawią się, albo już się pojawiły w polskim katalogu, bo tutaj akurat nie jestem pewna, wybaczcie. Ale tak, mamy dostępne trzy nowe zapachy. One nazywają się Elixirs of Love. Pierwsza nazywa się First Date of Turkish Rose, czyli jest to zapach różany. Tutaj jest bergamotka, turecka róża i drzewo sandałowe. Drugi mamy Marriage of Jasmine and Tuberose. I tutaj mamy zapach jaśminu, tuberozy, nie wiem czym jest tuberoza, i bursztynu. A trzeci nazywa się Falling in Love with Neroli and Iris. No i tutaj mamy iris, neroli, też nie mam pojęcia co to jest za roślina, i vetiver. Też nie wiem, czy jest na to polskie tłumaczenie. Znajdę i umieszczę na dole ekranu. Dalej, kochani, mamy serię perfumów Today, Tomorrow, Always. Wszystkie trzy wersje. Tutaj mamy Perceive. Te z TTA, TTA są dostępne za 12 funtów każdy, a Perceive za 7. A, no i to tyle, jeśli chodzi o promocję, czyli te wszystkie perfumy, które wam pokazałam, wchodzą w skład tej promocji właśnie z tym, tą dużą butelką perfumu za 6 funtów. Dalej mamy kuleczki antyperspiracyjne, no i takie te, że tak powiem, tańsze wersje zapachowe. Soft Musk, co tutaj dalej mamy, te Scent Mix, te takie, kiedyś miałam jeden z nich, ale one są strasznie nietrwałe. Secret Attitude, Timeless, Titan Holiday. Tutaj mamy całą serię nieujętych w żadnej promocji zapachów. Zapachy dla panów, Elite, Victory. Tutaj mamy też zestaw dla panów, 2 za 12 funtów z Victory. Full Speed za 7. I przechodzimy do pielęgnacji. I tutaj mamy kosmetyki z serii A New. Mamy w promocji kremy na dzień i na noc, które możemy kupić za 10 funtów każdy. To jest akurat seria A New Reversalist. Mamy też to takie serum ujędrniające, czyli nic innego jak 1,5% kwas hialuronowy za 12 funtów. I ja wam zawsze mówię, że tutaj przynajmniej w Wielkiej Brytanii to serum, tego serum nie opłaca się, bo możecie za dużo tańsze pieniądze kupić sobie kwas hialuronowy z The Ordinary. Dużo tańsze pieniądze, dużo sobie zaoszczędzicie. Tutaj mamy A New Ultimate, też kremy są w promocji za 11 funtów każdy. Tutaj mamy to serum wygładzające, przeciwzmarszczkowe z 25 na 16, czyli aż 9 funtów tańsze. To akurat chyba warto, jeżeli to jest oczywiście coś, co używacie. Ja uważam, że 16 funtów to jest wciąż nadal całkiem dużo za kosmetyk do pielęgnacji skóry. Może będę czuła inaczej za, nie wiem, 10 lat, kiedy będę już taka pomarszczona i obwisła. Nie wiem. Dalej, kochani, mamy A New Platinum. Też oferta na krem na dzień i na noc po 12 funtów
za każdy. I mamy też tutaj Lift and Firm Pressed Serum. Nie wiem, to jest jakieś serum ujędrniająco unoszące za 16 funtów. Nie mam pojęcia. Krem pod oczy, ten dwufazowy, którego ja osobiście nie lubię. Dalej mamy, kochani, jakieś serum dwufazowe, które nazywa się Ultimate Supreme Dual Elixir za 20 funtów. Mój ty, Panie Boże. Krem do twarzy za 20 funtów. Dalej mamy krem pod oczy z A New Platinum za 10 funtów. Serum z witaminą C za 14. Tutaj mamy kolejną nowość, maskę z A New Pollution Protect Plus. Te dwa kosmetyki już na pewno znacie, bo to jest krem z filtrem, wysokim filtrem 50, a tutaj mamy jakąś oczyszczającą maseczkę kaolinową. Także te już na pewno widzieliście, a tutaj mamy nową maskę. I ja wiem, że tutaj jest napisane, że to są trzy maski za 10 funtów, no ale mimo to, no to wychodzi 3,20 tam parę za maskę, powiedzmy, że 3,30 parę za maskę, przepraszam, czyli no niech będzie, że 3,35 w zaokrągleniu. Moim zdaniem to jest dużo za maskę, 3,35. Ja wiem, że to ma być maska, która oczyszcza i pozbywa się toksyn z naszej skóry i w ogóle zawiera antyoksydanty i wyciąg z alg. No nie wiem, po prostu to ma być maska w płachcie, która jest aktywowana dosłownie na minutę przed jej nałożeniem, czyli po prostu tak jakby musicie z gnieścią i pomieszać ten płyn, no i ona się po prostu, no, jest gotowa do użycia zaraz na chwilę przed wyjęciem z opakowania. Także no taki, nie wiem, taki gimmick trochę jak dla mnie. Tutaj mamy te zestawy takie, jak ja to mówię, podróżne, bo one są no w takich bardzo małych pojemnościach, więc z pewnością świetne w podróży za 10 funtów. Dalej mamy, o, tutaj jest napisane, że nowy i udoskonalony, to jest krem koloryzujący z SPF 20 z Avon Neutral Effect, rozświetlająca wersja za 5 funtów. Dalej też mamy podobno nowe i ulepszone kremy z Neutral Effects i mamy tutaj łagodzący, matujący i rozświetlający, też za 5 funtów. Czyli musi być jakaś nowa formulacja, chyba że po prostu kłamią. No ale nie powinni. Tutaj mamy też kremy BB, matujący i rozświetlający za 5 funtów, też nowe i ulepszone. Przynajmniej tak jest tutaj napisane. Z Avon Ageless kosmetyki też w katalogu są dostępne, jeżeli lubicie. Znowu nowe i ulepszone chusteczki do makijażu z Neutral Effects. Ja chusteczek nie używam, nie lubię. Kolejna nowość, kochani, mamy takie, jak ja to mówię, plasterki na niedoskonałości. Kiedyś używałam takich plasterków, były bardzo popularne kilka lat temu, plasterki, które naklejało się na opryszczkę. I ja akurat te plasterki bardzo lubiłam, z tego względu, że one utrzymywały tą opryszczkę moją suchą i czystą, a w miejscu, w którym ja pracowałam, to było bardzo ważne, bo tam było bardzo dużo kurzu, bardzo dużo pyłu. I na przykład gdybym używała takiego tradycyjnego kremu na opryszczkę, to ten cały pył, brud, kurz osiadał po prostu na tym kremie. A tak naklejałam plasterek i nie musiałam się niczym martwić. Niestety te plasterki zniknęły, teraz już nie są
w użyciu. Nie wiem dlaczego, ale to naprawdę była świetna opcja i one tak jakby one bardzo, bardzo ładnie goiły tą opryszkę. Też w moim odczuciu było właśnie bardzo fajne to, że jak się naklejało ten plasterek, to też tak jakby chroniło na przykład to miejsce, gdzie była opryszka, przed jakimś ciągłym lizaniem, przed, wiecie, jakimś takim nawilżaniem generalnie tego miejsca i no moim zdaniem to bardzo dobrze goiło, ale dlaczego wycofali to nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem czy w Polsce, bo kiedyś w Polsce też były dostępne te plasterki. Czy są? Tego to nie wiem. Dalej kochani mamy Skin So Soft, olejek ten suchy za 3,50. Tutaj mamy jakieś gadżety, torebki. Nie wiem nawet co to jest, jakiś jakaś chłodząca poduszeczka, Boże, co go oni nie wymyślą. Biustonosze, tutaj mamy te Reed Diffuses, świeczki, tego typu sprawy. Tutaj jest jakiś organizer do torebki, biżuteria, zegarki. Tak szybko po prostu Wam przerzucę, bo i tak już rozgaduję się i ten przegląd jest strasznie, strasznie długi. A tu jeszcze mam trochę katalogu zostało. Piżamy, które są bardzo drogie. Tutaj jakieś gadżety do ćwiczeń, walizki, organizery. Oczywiście różne antybakteryjne sprawy. I tutaj mamy też coś, czego nie było. Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby było w poprzednim katalogu, bo te żele oczywiście już były. To jest duży żel antybakteryjne 250 ml za 3,50. Tutaj taka mała butelka, którą ja sobie już też kilka katalogów temu zamówiłam, zaraz jak pierwsze weszły. A teraz mamy spray. Spray to jest 100 ml za 2,25. Także jeżeli ktoś nie lubi żelu, a woli właśnie taką buteleczkę sprayu, to bardzo proszę, Avon już ma. Mamy też tutaj szampony i odżywki z Advanced Techniques. I znowu są w ofercie, że jedną wybieramy, a drugą butelkę otrzymujemy gratis, czyli płacimy tylko za jedną butelkę. Więc jeżeli używacie, to korzystajcie. Tutaj chyba nie ma jakichś specjalnych ofert, tutaj są ceny regularne, z tego co widzę. W ofercie mamy olejek arganowo-kokosowy za 7 funtów, 100 ml. Tutaj mamy zestaw do stylizacji włosów. Trzy produkty za 8 funtów. W skład tego zestawu wchodzi, tak jak widzicie, olejek z Advanced Technique, ten z olejkiem argonowym, o ile się nie mylę. Dalej mamy tutaj spray taki zabezpieczający włosy przed strumieniem ciepła, przed ciepłem suszarki na przykład, czy prostownicy. No i okrągła szczotka. I te trzy produkty są dostępne za 8 funtów. Dalej mamy Planet Spa. Zestaw czterech kosmetyków za 12 funtów. Maseczka w płachcie. To jest jakiś serum pewnie, zaraz Wam powiem. Tak, to jest serum na szyję i dekolt. Dalej mamy tą maseczkę do twarzy w tubce. Tak jak już Wam mówiłam, maskę w płachcie i masło do ciała. No, także za 12 funtów. Dalej tutaj mamy African Shea Butter, też trzy produkty za 9 funtów dostępne. Krem do rąk, to jest ten olejek z Planet Spa do kąpieli, pod prysznic i tak dalej. I co tutaj mamy? Trzecie, krem taki na suche miejsca typu stopy, kolana, łokcie, tego typu sprawy. Dalej też mamy ten zestaw z koreańskim węglem do pielęgnacji cery, czy do oczyszczania cery tak naprawdę, no i też ciała, bo tutaj mamy peeling do ciała. Wszystkie trzy za 8 funtów. Nowy zapach, czyli w końcu wprowadzili
nam wodę perfumowaną do tego nowego, tej nowej serii Charming, bo do tej pory mieliśmy tylko mgiełkę, balsam, żel pod prysznic, olejek i krem do rąk, a teraz nam wprowadzili wodę toaletową. To jest chyba woda toaletowa. Tak, woda toaletowa. Także długo im to zajęło, dobrych kilka miesięcy, ale mamy. Mamy. Skin So Soft 2 za 4 funty. Z tych dwóch stron. Nie przepadam za tymi kosmetykami Skin So Soft. Takie są. Takie, byle jakie. Kolejna nowość to tym razem coś do stóp. I to są skarpetki nawilżające. O zapachu ananasa i drzewa herbacianego. Musiałam pomyśleć chwilę. Wybaczcie, ale jest już późno i po prostu mój mózg już nie pracuje. Powinnam zdecydowanie skończyć ten przegląd katalogu. Dalej, kochani, nie ma tutaj już właściwie nic takiego ciekawego. Produkty do golenia, ogólnie do depilacji. Tutaj mamy Avon Works. Co tutaj dalej mamy? Całą serię z Avon Care kokosową. Tutaj mamy szampony, odżywki. No i tutaj te wszystkie. Tutaj jest krem do rąk, żel pod prysznic, kremy do całego ciała i balsam. Także jeżeli lubicie tą serię kokosową, to jest jak najbardziej. Można kupować. Seria z awokado. Nowa, większa butelka, 750 ml balsamu z awokado. Tutaj mamy kosmetyki do opalania z filtrami, a także te wszystkie spraye to są, tutaj trzy pierwsze to są spraye z filtrami do opalania. Tutaj mamy Aftersun, czyli taki spray chłodzący po opalaniu i ten to jest olejek samoopalający. Proszę. Także są takie. I tutaj oczywiście wszystkie balsamy i kremy, tego typu sprawy. Serie dla dzieci, Frozen i Mini Me, that's Despicable Me, przepraszam, Mini Me, Despicable Me. Tutaj mamy te bomby do kąpieli. Ja nie używam, nie lubię takich rzeczy. Kosmetyki dla dzieci, a także Avon Naturals do włosów. Mydła w płynie. Tutaj mamy, kochani, nowość. Nowy żel pod prysznic. Marine Fresh. Tak się nazywa. Także nie wiem, o zapachu soli morskiej i driftwoods. Nie wiem, co to jest driftwoods. Nie mam pojęcia. Jest to zapach uniwersalny znowu, więc można stosować, może być stosowany zarówno przez panie, jak i pan. Uf. A tutaj jest napisane, że u icy peppermint, czyli mięta, sól morska i patchouli, dark patchouli, ciemne patchouli. Nie mam pojęcia. Ciekawe. Nie ma tutaj zapachu do potarcia, na przykład nie jest strona zapachowa, więc nie powiem Wam nawet, jak to pachnie, ale dość ciekawie brzmi, zapowiada się. Dalej mamy nowy płyn do kąpieli z serii Pure Sensitive. I znowu, to jest zapach uniwersalny, jest tutaj opisany. Wiem, że Wy z tej serii Pure macie w Polsce żele pod prysznic. Więc no, trochę mi szkoda, że my nie mamy, bo tutaj jest piżmo, bergamotka, liście bambusa, także domyślam się, że to będzie bardzo przyjemny, delikatny zapach. Może skurzę się na ten płyn do kąpieli, zobaczymy, jak to będzie. No i mamy tutaj mgiełkę Hula Hula Hibiscus. Już Wam pokazywałam, że Hula Hula weszła w poprzednim katalogu. Był żel pod prysznic, którego teraz nie widziałam, nie wiem, czy go przegapiłam. Czego po prostu w ofercie nie ma i za to w ofercie nadal mgiełka z Hula Hula. I tutaj mamy taki na sam koniec zestaw 7 kosmetyków za 10 funtów. Tak jak widzicie, płyn do kąpieli Hula Hula,
olejek z Skins of Soft, Aloha Monoi, żel pod prysznic z serii Footworks, ten ananasowy krem do stóp. Dalej mamy olejek, ten taki rozświetlający, nabłyszczający do włosów. Tutaj mamy żel, nie żel, przepraszam, to jest balsam. To jest balsam do ciała z serii Avon Care kokosowy. No i nowy hula hula hibiskus, nowa mgiełka hula hula hibiskus. Cały zestaw tutaj jest napisane, że jest wart 18,50, także no oszczędzamy sporo pieniążków. No i to tyle, bransoletki na samym końcu i kredka do oczu, ten glimmer stick za 3 funty. I to koniec, kochani. Przepraszam Was, że tyle mi czasu zajął ten przegląd. Za bardzo się rozgadałam, niestety. Także króciutko dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie. Jeżeli wytrwaliście do końca, to gratuluję i do zobaczenia w moim następnym wideo. Mam nadzieję już całkiem niedługo. Pa, pa!